Czy dieta wegetariańska jest najzdrowszą dietą na świecie? Ciężko sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo raczej mówimy o tym, że dieta, która bazuje na piramidzie żywienia, która nie eliminuje żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, jest dietą najzdrowszą. Oczywiście niezależnie od tego, czy jest to dieta tradycyjna, czy wegetariańska, czy wegańska, czy bezmleczna, bezglutenowa, ona zawsze może być źle zbilansowana i wpływać niekorzystnie na nasze zdrowie. Tymczasem mówi się, że dieta wegetariańska jest jedną z najzdrowszych diet na świecie, ponieważ faktycznie bazuje na produktach pochodzenia roślinnego, nawet w 90%, jeżeli mówimy o diecie typowo roślinnej, więc jest tutaj mniejszy dodatek na pewno nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu, białka zwierzęcego, które w nadmiarze może wpływać niekorzystnie chociażby na nasze kości, stawy czy układ krążenia, a nawet powodować nadciśnienie. Na pewno rezygnując ze spożycia mięsa czerwonego mamy mniejsze ryzyko nowotworów i to już jest udowodnione naukowo, to jest oświadczenie WHO, że czerwone mięso wysoko przetworzone jest rakotwórcze i lepiej go nie spożywać. Mięso powinniśmy maksymalnie spożywać 3 razy w tygodniu. Nie 3 razy dziennie, jak to się dzieje i faktycznie eliminacja tej grupy produktów spożywczych na korzyść dużej ilości warzyw, produktów pełnoziarnistych, chudego nabiału i zdrowych tłuszczy może wpłynąć korzystnie na to, że będziemy mieć mniejszy problem z nadwagą, z otyłością, z chorobami układu krążenia, z cukrzycą, z nowotworami, z depresją, z chorobami stawów, kości. Możemy czuć się młodzi, mieć piękniejszą skórę, włosy, paznokcie i żyć dłużej.